Biuro Informacji Kredytowej co miesiąc analizuje i przekazuje do publicznej wiadomości indeks popytu na kredyty mieszkaniowe. W czerwcu tego roku odnotowaliśmy 17% wzrost wartości wnioskowanych kredytów w relacji do roku poprzedniego, do czerwca. Jeżeli chodzi o liczbę wnioskowanych osób, to kredyt wnioskowało około 35 640 osób na kwotę około 9 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o wzrosty, to wzrost dotyczy zarówno liczby wnioskujących, wzrosło około 8% w stosunku do czerwca zeszłego roku, jak i wartości wnioskowanego kredytu. Obecnie taki średni kredyt wnioskowany to jest w kwocie około 252 tysięcy, to jest około 8% właśnie więcej niż było to w czerwcu zeszłego roku. W związku z tym widzimy wzrost tego wskaźnika o 17,2%, natomiast jeżeli porównamy tą wartość z majem tego roku, to niestety odnotowaliśmy spadek około 8 punktów procentowych. Zobaczymy, jak to się przełoży na sprzedaż kredytów mieszkaniowych, bowiem ten indeks informuje jedynie o popycie czy o wartości składanych wniosków, natomiast w naszym newsletterze comiesięcznym pokazujemy wartość sprzedawanych przez banki kredytów. Myślę, że to się obecne wnioski przełożą na sprzedaż jakieś 2-3 miesiące. Musimy zobaczyć, co będzie około sierpnia, września 2018 roku.